Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn, a to recenzja pierwszej w Polsce zadubbingowanej wizualnowelki, czyli słowami grupa Dreamweavers, która by reklamować swoją grę, czyli projekt Nemo, Prototype. W dużym uproszczeniu w nasze ręce zostały oddane trzy rozdziały, które opowiadają historię Zdona Gąbczewskiego, znanego z oryginalnego projektu Nemo. Jednakże tym razem warstwa wizualna została zaktualizowana bez konsursioka, czyli kolejnej części, a także będzie nam dane poznać kilka postaci z tej gry. Jednakże to, co wyróżnia tą wizualną werkę, jest dodanie dubbingu, ale nie oczekujcie niczego profesjonalnego w tej kwestii. Nie możesz teraz! Zaczęła z emocjami poruszając piersiami. Należy pamiętać, że w tym momencie projekt Nemo był bardziej zabawą niż jakimś poważnym projektem, więc jeżeli z takim nastawieniem do tego podejdziecie, nie powinniście narzekać na jakość dubbingu, szczególnie, że ma swoje lepsze momenty. Albo nawet dostajesz suchy hiat dla konia! Pomijmy kwestię muzyki, ponieważ powtarza się ona z oryginalnej gry i skupmy się na rozgrywce, a jest ona zerowa. Wystarczy, abyśmy uruchomili autoczytanie i możemy zadać popcorn i wchłonąć całą fabułę tejże gry. Powinno nam to wtedy zająć około godziny. Gdzie jest mój wnet? Nie widzę, rozbierz się. Po ukończeniu każdego rozdziału oblogowuje się nam kilka ciekawostek dotyczących produkcji projektu Nemo, ale także kilka informacji na temat Uścioka. Dodatkowo, jak w przypadku oryginału, w trzecim rozdziale ma miejsce scena erotyczna, ponieważ grafik chciał zobaczyć, jak bardzo wzrósł jego poziom rysowania takich scen. Więc jeżeli nie jesteście fanami takiego tematu, to lepiej abyście odpuścili sobie ten rozdział. Podsumowując, polecam tą grę osobom, które chciałyby poznać projekt Nemo w skróconej formie, a zarazem dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie historię przed zagraniem w kolejną część, czyli Uścioka. Ale mówimy go sobie dopiero w kolejnej recenzji. Oczywiście grę możecie znaleźć w opisie. A dla was, jaka gra była waszą pierwszą wizualną belką z polskim dubbingiem? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia.